Bum cyk cyk i rata ratarata, nie ma to jak nos pirata, kto na drodze raz mu stanie z tego kasza na śniadanie. Bum cyk cyk i rata ratarata, nie ma to jak nos pirata, kto na drodze, raz mu stanie z tego kasza na śniadanie. Wydawnictwo Bis przedstawia Wojciech Witkowski, burzliwe dzieje pirata Barbara, czyta modest Bumcyk cyki binga binga, nie ma to, jak to z wikinga. Kto na drodze raz mu stanie z tego kasza na śniadanie. Bącyk cyki binga binga, nie ma to, jak to z wikinga. Kto na drodze raz mu stanie z tego kasza na śniadanie. Awantura o kichanie Słońce przygrzewało, a wiatr był tak łagodny, że ocean marszczył się miękko jak łan kwitnącego lnu. Fregata wracała z Indii do kraju, wioząc w ładowniach herbatę, cynamon, goździki i pieprz. Na pokładzie pachniało jak przy wielkanocnym stole. Załoga wąchała i kichała raz po raz. A psik! Na zdrowie! A psik! Na zdrowie! Nadzwyczaj głośno kichał bosman huk i wtedy marynarze wołali chórem na zdrowie. Ale jeszcze głośniej najdzielniejszy z żeglarzy Rabarbar. Aż trzęsły się maszty. Rabarbar siedział w bocianim gnieździe i wypatrywał Ziemi, choć wszyscy wiedzieli, że przez dwa miesiące żadnego brzegu nie zobaczy, ale tak na morzu trzeba, bo zawsze można się natknąć na nieznany ląd. A jednak żeglarze nie byli szczęśliwi. Co który spojrzał na nazwę fregaty, to aż pluł niegrzecznie do wody, czego ryby bardzo nie lubią, zwłaszcza złote i latające. Na burcie był napis Kaczy Kuper. Kto chciałby pływać na kaczym kuprze, choćby i najpiękniejszym? Jak trudno będzie znieść kpiny kamratów z innych statków! A do niedawna ich fregata nazywała się przecież całkiem przyzwoicie Pierś Łabędzia. Ale kiedy dowództwo objął kapitan Ocet, zaraz kazał zmienić nazwę i jeszcze śmiał się cienko jak brzytwa, chociaż załoga płakała rzewnie. Z takich łez marynarzy robią się w morzu perły, natomiast kiedy płaczą po rozbitej butelce rumu, lęgną się rekiny. I teraz właśnie wyszedł ze swej kajuty kapitan Ocet, malutki, chudziutki i skrzywiony, jakby bolały go wszystkie zęby. Bosmanie Huk, zapiszczał. Zawiązać wszystkim nosy. Dosyć mam tego, apsik na zdrowie. Sobie też do stu tysięcy zgniłych śledzi. A przede wszystkim temu tam, jak mu tam, rabarbarowi, co aż trzęsie kaczym kuprem. Tak jest, kapitanie, huknął Huk. O nie! Wara od mojego nosa! Będę sobie kichał ile mi się podoba! Krzyknął z bocianiego gniazda rabarbar i zaraz kichnął tak potężnie, że nie tylko zatrzęsły się maszty, ale cała fregata zakołysała się jak w czasie najokropniejszego sztormu. Łapać! Zakuć w kajdany! Przywiązać do masztu! Wychłostać! Buntownik! Piszczał kapitan ocet i tupał ze złości cienkimi nóżkami. Cha! Ha! Rozległo się z góry. A kto to zrobi? Nara barbara nurze kamraci, powiedział najciszej jak umiał bosman i zaraz zerknął na bocianie gniazdo, czy aby tamten nie dosłyszał. Brać go, brać tego puntownika! Zapiszczał i zatupał znowu ocet. Nikt się nie ruszył. Niech pan da spokój, kapitanie. Nikt nie da mi rady! Powiedział rabarbar i kichnął sobie znowu. A, psik! Co takiego? Jeszcze mnie nie znasz, rabarbarze! Ja cię zestrzelę jak kaczkę! Kapitan zazgrzetał zębami i wyciągnął z zapazuchy wielki pistolet. Za wielki, jak na jego siły. W żaden sposób nie mógł utrzymać lufy do góry. Ha, ha, ha! Zaśmiał się na to rabarbar. Mam w nosie takiego kapitana, co chce do mnie strzelać! Żegnajcie, kamraci. A zresztą i tak już nie chciałem płynąć w następny rejs kaczym kuprem. I przypilnujcie, żeby mi tam nic nie zginęło z kuferka! krzyknął i skoczył do morza. Zanurkował. Wypłynął dobre pół mili dalej. A z panem, kapitanie, to ja się jeszcze porachuję! krzyknął raz jeszcze i popłynął sobie na skróty do domu. Skandal! Buntownik! Zestrzelę! Zachrypiał ocet i wreszcie wystrzelił. Nawet trafił. W pierwszą falę przy burcie. Strasznie to rozgniewało delfiny, które płynęły za fregatą. Podpłynęły do burty i wszystkie razem chlapnęły ogonami. Na kapitana spadła cała fontanna wody. Przemoczony do suchej nitki, pomknął do swej kabiny. Po chwili ukazał się w drzwiach w samych gadkach. Bosman, wysuszyć mój mundur! Tak jest, panie kapitanie, huknął huk, a że akurat zapach pieprzu dotarł do jego nohala, kichnął głośniej niż ocet wystrzelił. Epsik! Na zdrowie, zawołała załoga. Do dwustu tysięcy zgniłych śledzi, zawiązać te nosy! Wrzasnął kapitan i zatrzasnął drzwi. A tymczasem głowa Rabarbara zniknęła za horyzontem. Będzie prędzej niż my? powiedział Huck. Chciał huknąć po swojemu, żeby nawet szczur na dnie ładowni usłyszał, ale tylko zagęgał przez nos zawiązany kawałkiem liny okrętowej. Teraz to będzie gęsi, a nie kaczy-kuper powiedział jeden z marynarzy i westchnął. Żebym to ja tak pływał jak rabarbar. Z gniazdem na głowie. Rabarbar płynął i płynął. Tydzień, dwa tygodnie. Jak spotkał stado delfinów, to pogwizdywał sobie razem z nimi piosenki żeglarskie. A jak wieloryba, który zmierzał w tę samą stronę, to przysiadał na grzbiecie olbrzyma i odpoczywał. Ale tak w ogóle nudno mu już było. Aż tu jednego dnia patrzy, leci mewa i jakoś dziwnie niespokojnie rozgląda się wokoło. Ahoj koleżanko! Zakrzyknął rabarbar, a co cię tak zaniepokoiło? Ojej, rabarbarku, ojej, zakwiliła Mewa. Mam straszny kłopot. Czuję, że zaraz muszę znieść jajko, a do najbliższego lądu okropny kawał morza. I co ja teraz zrobię? I to ma być kłopot? Zaraz ci pomogę, powiedział wesoło rabarbar i odwrócił swą marynarską czapkę dnem do góry, tak że zrobiło się wygodne gniazdo. Nigdy ci tego nie zapomnę, odrzekła Mewa. Zaraz złożyła do rabarbarowej czapki jajko i usiadła na nim. Rabarbar poweselał. Miał teraz z kim pogadać, więc nawet nie czuł zmęczenia, tylko płynął i płynął. Tak minęło znowu parę tygodni, aż któregoś dnia coś zastukało w jajku i po paru minutach wykluło się piskle. Zaraz rozdziawiło dziób i wrzasnęło. Mamo, jeść! Mamo, jeść! Będzie się zdrowo chować. Ma apetyt, powiedział rabarbar. O tak, rabarbarku, rozczuliła się mewa. Nie wiem, jak ci mam dziękować. Drobiazg, nie ma o czym mówić, rabarbar na to. Ale kto wie, może przyda się kiedyś twoja pomoc. Muszę się porachować z kapitanem octem. Będę zawsze do usług. Zapewniła mewa. Po paru dniach rabarbar pociągnął mocno nosem, przełknął ślinkę, bo poczuł jakby leciuteńkie, dalekie echo zapachów grochówki nawędzące. Uśmiechnął się i powiedział: No, mewo, będę cię musiał wysadzić razem z maluchem na najbliższej wyspie. Do domu już nie tak daleko, muszę się ogarnąć i w ogóle nie wypada żeglarzowi wracać z rejsu z gniazdem na głowie. Oczywiście, oczywiście, przytaknęła Mewa. Rabarbar wylądował na pięknej wyspie o szerokich plażach, nad którymi chwiały się w lekkiej bryzie kokosowe palmy. Przełożył pisklaka do gniazda, które zrobiła mewa, pożegnał się ze swoją przyjaciółką i poszedł brzegiem wyspy, bo po tak długim pływaniu nabrał ochoty na spacer. Ale niedaleko uszedł. Broda mu tak wyrosła, że ją przydeptywał. A ponadto była strasznie ciężka, bo obrosła muszelkami. Rabarbar zdrapał więc najpierw wszystkie muszle i wyrzucił do morza. Przy okazji też kilka małych rybek, które schroniły się w gęstwinie brody przed rekinami. Potem usiadł na kamieniu i marynarskim nożem przyciął sobie brodę ślicznie w schodki. Równo nie mógł, bo włosy z przyzwyczajenia jeszcze falowały. Kiedy tak zajmował się upiększaniem swej postaci, przyszły kraby kokosowe i proszą. – Rabarbarze, pomóż nam! Tyle kokosów leży wokół, a nie możemy się do nich dobrać. Za twarde na nasze kleszcze! – Żeglarz wstał i zaczął grzmocić pięściami, a orzechy kokosowe pękały niczym bańki mydlane. Kraby dalejże dziękować, ale on tylko ziewnął, bo właśnie przypomniało mu się, że bardzo długo nie spał. Ułożył się pod palmą i zachrapał. I to jak zachrapał? Aż z palmy spadały orzechy prosto na głowę, ale nic go to nie obchodziło. Niestety. Rabarbarowe chrapanie usłyszano w głębi wyspy. Obiad u ludożerców. Kiedy rabarbar obudził się wreszcie, zobaczył, że na plaży płonie ognisko, wokół którego siedzą czarne postacie. Tylko jedna z nich, w wysokiej białej czapce, oparta o ogromną łyżkę, stoi i patrzy, jak wrze woda w kotle zawieszonym nad ogniem. Ho, ho, przyjaciele! zawołał wesoło żeglarz. Zdaje się, że macie na mnie apetyt! Ludożercy podnieśli ogromny wrzask, zerwali się z ziemi i zaczęli taniec wokół ogniska. Wymachiwali przy tym dzidami i łyżkami i śpiewali. Mniam, niam, obiad się obudził nam. Mniam, niam, obiad się obudził nam. Kucharz, ten z wielką łyżką i w białej czapce, podszedł do rabarbara i rzekł. Długo spałeś, mięso. Wszyscy strasznie wygłodnieli, a nie jest w naszym zwyczaju jeść śpiących. Potem się budzą i ziewają w brzuchach, a to bardzo nieprzyjemnie i niezdrowo. Bardzo nieprzyjemnie, przytaknął Rabarbar. Podobają mi się wasze zwyczaje. Przepraszam, że tak długo spałem. Nie szkodzi, odrzekł uprzejmie kucharz. Co się odwlecze, to nie uciecze. Też racja, przytaknął znowu Rabarbar i dodał. Smutno mi, że tak miłym ludożercom będę musiał sprawić zawód. Marne ze mnie mięso, chude i przesolone, bo przez dwa miesiące moczyło się w morzu. Faktycznie wyglądasz nieszczególnie, zgodził się kucharz, ale co na to można poradzić? A można. Czekaliście tak długo, możecie jeszcze poczekać kilka dni. Odkarmicie mnie, odsolicie. I wtedy będzie mi miło, że będę smacznym obiadkiem, a nie jakąś chudą, słoną, żyłą. Zapytam wodza, powiedział kucharz. Mięso ma rację, orzekł wódz po długiej naradzie z najstarszymi wojownikami. Wsadzić do klatki, karmić dobrze i pukać w słodkiej wodzie. Rabarbar tylko uśmiechnął się pod wąsem, bo kiedy rozprawiał o sobie, jako o mięsie, poczuł się głodny jak wilk. Morski, oczywiście. Ludożercy zbili wielką klatkę z bambusów, umieścili w niej wannę ze słodką wodą. Potem wzięli rabarbara na bary i zanieśli do środka. Jeść! krzyknął żeglarz, kiedy tylko znalazł się w klatce. Wódz miał rację, to strasznie głodne mięso! mówili ludożercy z rozrzewnieniem patrząc jak rabarbar je. A rabarbar miał apetyt co się zowie. Do wieczora zjadł dwie kiście bananów, trzy kociołki ryżu, czterdzieści pomarańcz i popił to mlekiem z trzydziestu kokosów. Wziął kąpiel i usnął jak niemowlę. Nazajutrz zjadł jeszcze więcej, ku ogromnej radości głodujących ludożerców. Brzuch mu spęczniał jak balon. Wieczorem kucharz obmacał go i znowu nastawił wodę w kotle nad ogniskiem. Rabarbar wiedział, że do rana woda się zagotuje, a wtedy. Ale był tak obiedzony, tak rozleniwiony, że nie chciało mu się palcem ruszyć, by połamać klatkę i uciec. Dopiero dobrze po północy, kiedy kucharz zdrzemnął się przy ognisku, coś sobie przypomniał i poweselał. Kraby. kraby, zawołał cichutko. Zaszurało, zaszemrało i w klatce aż się zaroiło. Muszę szybko dostać się do morza, powiedział rabarbar. Kraby kokosowe potężnymi kleszczami w jednej chwili pocięły w drobny mak klatkę, ale nasz żeglarz dosłownie nie mógł ruszyć się z przejedzenia. Musicie mnie zanieść. Kraby drapały się z przejęciem kleszczami po głowach, ale nic nie mogły wymyślić. Ale z was głuptasy! Wylejcie wodę z wanny. W niej mnie zaniesiecie. Po chwili kucharz umykał w las z okrzykiem przerażenia, bo kiedy się ocknął z drzemki, zobaczył sunącą przez plażę wannę, a w niej wystający brzuch mięsa. Krabów pod wanną przy słabym księżycowym świetle nie dostrzegł. Wódz, gdy mu doniesiono, że klatka sama się pocięła, a mięso odpłynęło w wannie. Nie ukarał kucharza, tylko oświadczył poważnie. Podziękujcie mi, o wojownicy, że nie pozwoliłem zjeść od razu tego mięsa. To był wielki czarownik, a zaczarowane mięso w brzuchu jest tysiąc razy gorsze od mięsa ziewającego. Chwała ci wodzu! krzyknęli wszyscy. Rabarbar tymczasem płynął sobie szerokim morzem pod żaglem, który zrobił z koszuli. Po paru dniach schudł tak, że mógł zanurkować po perłę dla żony. A czas już na to był najwyższy, bo nad morzem unosił się coraz mocniejszy zapach grochówki nawędzące. Wielkie postanowienie. Na półwyspie odgradzającym pełne morze od zatoki była skała. Na tej skale stał dom Rabarbara. Wokół, jak okiem sięgnąć, ciągnęły się pola grochu, które uprawiała żona Rabarbara, Barbara. A po falach mknęła jak rakieta wanna z rabarbarem, którą ciągnęło sześć delfinów. Najdzielniejszy z żeglarzy sprawił sobie taki zaprzęg, by nie wyglądać jak ten dziad, co wraca z rejsów byle czym. Tak tłumaczył delfinom, ale tak naprawdę to nie mógł już normalnie żeglować, bo zajęty był bez reszty przełykaniem ślinki. Zapach grochówki był już zbyt mocny, jak na apetyt rabarbara. Wreszcie dobił do brzegu pod skałą. Podziękował pięknie delfinom, wziął wannę, może się do czego przyda, i pognał pod górę wielkimi krokami. Barbara stała właśnie przy piecu i mieszała grochówkę w największym garnku, jaki miała. Rabarbar wraca, zakrakała wrona za oknem. Rabarbar, bar rabarbar. Zawtórowała papuga. Papuga siedziała na złotym drążku i była zupełnie błękitna, a to dlatego, że długo pływała z rabarbarem po morzach południowych. Ptaszki, co wy wygadujecie? Przecież pierś łabędzia nie wpłynęła jeszcze do zatoki, a co dopiero do portu, powiedziała Barbara. Raptem otworzyły się drzwi i ukazała się wanna. Barbara aż podskoczyła wystraszona, ale papuga dojrzała pod wanną nogi żeglarza i zakrzyczała radośnie Rabarbar, Barbaro, Rabarbar. Bar, 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 bar. Witaj Barbaro, powiedział Rabarbar. Odstawił wannę do kąta i ucałował żonę tak serdecznie, że cmoknięcie o mało nie rozwaliło domu. Witaj Rabarbarze. Powiedziała Barbara i ucałowała męża tak serdecznie, że aż się spocił, chociaż był twardym wilkiem morskim. Ale co się stało? Nikt jeszcze nie widział piersi łabędzia. I nie zobaczy, rzekł smutno żeglarz. Utonęła wasza fregata? Wystraszyła się Barbara. Nie utonęła, tylko teraz nazywa się Kaczy Cooper. A fe. Wszystko ci opowiem, ale najpierw odstaw grochówkę z ognia, niech przestygnie. I choć żona molestowała go, ciekawa, jak to żona, nic nie mówił, tylko machał czapką nad zupą, żeby prędzej wystygła. Takiego przy tym narobił wiatru, że biedna papuga ledwo mogła utrzymać się na drążku, a Barbara chwyciła się stołu, by nie wyfrunąć na dwór. Wreszcie złapał garnek przechylił i wlał sobie całą zawartość do brzucha, który zaraz się pięknie zaokrąglił. No, teraz mogę opowiadać, wystękał posapując, ale zanim zaczął, oblizał się czterdzieści razy. Żona słuchała i, choć niewątpliwie była kobietą, nic nie mówiła, ale kiedy rabarbar rzekł, ocet wyciągnął wielki pistolet, Oburzyła się. To okrutne barbarzyństwo, rabarbarze. Uspokój się, Barbaro, rzekł dzielny małżonek. Uśmiechnął się i opowiedział do końca, co miał do opowiedzenia. A tu mam dla ciebie perłę, zakończył i podał perłę żonie. Barbara miała ich już cały długachny sznur. Ledwo mogła udźwignąć, ale ucieszyła się i zaraz nawlokła nową perłę. Potem przejrzała się w lusterku. Dziękuję ci, rabarbareńku, powiedziała i ucałowała żeglarza, aż się znowu spocił. Schowała perły, popatrzyła na męża, na pusty garnek i rzekła: A gdzie twój kuferek? A gdzie talar zapłaty za rejs? A, a, a co ty w ogóle masz y, zamiar robić? Jak nie będziesz miał zajęcia, to z nudów zjesz przez tydzień wszystek groch! To bym chętnie zrobił, odparł rabarbar jak zwykle spokojnie. O kuferek i Talara się nie martw. Już ja sobie poradzę. Najgorzej, że nie zabrałem z fregaty mojej fajki. Bez fajki nic nie wymyślę. Żeglarz rozejrzał się po izbie. Zdjął z półki gliniany wazon, wywiercił z boku otwór i wsadził do niego kawał rury. Jako cybuch. Rurę zrobił sobie raz dwa. Wziął długą dziurę i owinął blachą. Tak sporządzoną fajkę nabił grochowinami i pieprzem. Na wierzchu położył rozżarzony węgielek i zasiadł na ławce przed chatą. Zaciągnął się raz, wypuścił chmurę dymu, nic nie wymyślił. Zaciągnął się drugi raz, wypuścił jeszcze większą chmurę dymu i już prawie, że wymyślił, ale jednak nie. Zaciągnął się trzeci raz. Wypuścił taką chmurę dymu, że Barbara musiała zapalić w domu lampę, bo zrobiło się ciemno. I wymyślił. Zgasił fajkę i wszedł do izby. Wiesz co, Barbaro? Postanowiłem zostać piratem. To cudownie! ucieszyła się żona. Nareszcie będziesz w domu. Straszne rabarbar piratem. Zaskrzeczała papuga najwyraźniej zgorszona. Nie ma o czym mówić, odparł żeglarz. Najważniejsze, żeby przypłynęła wreszcie fregata. Muszę mieć swoją starą fajkę. Ta nowa nie jest najlepsza. Aż trzy razy musiałem się zaciągnąć, żeby wymyślić taką prostą rzecz. Piracki strój. Na drugi dzień, rabarbar wstał, skoro świt, i aż do południa mozolił się nad wypisywaniem wielkimi kulfonami na drzwiach domu takiego oto napisu: Uwaga, tu się piraci. Wstęp tylko przy zachowaniu ostrożności. Wreszcie skończył i, srodze utrudzony, spał prawie do wieczora. Kiedy się obudził, usiadł na ławeczce przed domem i podziwiał swe dzieło. Raptem biegnie sąsiadka by pożyczyć od Barbary trzy ziarnka pieprzu. Przeczytała napis i spokojnie weszła do domu. Oj, nie spodobało się to rabarbarowi. Zezłoszczony poszedł do miasta i po wszystkich ulicach robił groźne miny, ale ludzie, jakby nigdy nic, uśmiechali się do niego. Zezłościł się jeszcze bardziej i wrócił do domu z tak srogą miną, że nią samą mógłby zabić rekina albo i wieloryba, i rzekł do Barbary. Czy ja wyglądam na pirata? Żona obejrzała go sobie dokładnie, a że nie była ani rekinem, ani wielorybem, więc nic jej się nie stało, i odpowiedziała: Nie, rabarbarku, wyglądasz na dobrego żeglarza, który udaje, że jest zły. To niedobrze, to bardzo niedobrze. Muszę coś na to poradzić. Zaraz nabił fajkę podwójną porcją grochowin i aż siedemdziesięcioma ziarnkami pieprzu, przez co wytruł w całej okolicy wszystkie komary. Zapalił i ćmił aż do północy. Myślał i myślał. Sapał przy tym jak zmęczony słoń. Ale wymyślił i poszedł spać. Rano znowu palił fajkę, by sobie przypomnieć, co wieczorem wymyślił. A jak sobie przypomniał, to poszedł do miasta. Tam kupił żółty materiał na koszulę.